To nie może być prawda! Barbie, co się stało? Jesteś w ciąży, ale to byłaby dobra nowina. Nie, nie jestem w ciąży, ale czekajcie, muszę się skupić. Może po prostu powiedz, co się stało, wtedy będzie nam dużo łatwiej pomóc. Szczerze mówiąc, cały czas myślałam, że dopiero jest po wakacjach, że dopiero jakiś, wiecie, wrzesień, a pomyślcie, jaki mamy miesiąc. Grudzień! Ale co z tego? Miesiąc jak miesiąc, tylko trochę zimny. Tak, mamy grudzień. No i właśnie, czemu tak się martwisz? Och, czy tutaj chociaż wygląda odrobinę tak, jak na święta? No spójrzcie wokół siebie. Ups, chyba masz rację. Kompletnie zapomnieliśmy o klimacie świąt. W ogóle zapomnieliśmy o świętach. A przecież jeszcze został tylko tydzień do Wigilii. Całe szczęście, Mikołaj o nikim nie zapomni, prawda? Prawda, prawda. Barbie ma rację, brakuje klimatu świąt w naszym domu. Musimy natychmiast coś z tym zrobić. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Czekaj, mam to na końcu języka. Ej, jak klimat świąteczny, to przecież choinka, bombki, lizaczki, no prezenty. No i przecież jakieś ciasto, pierniki. A Wam co kojarzy się ze świętami? Napiszcie w komentarzu i tym samym bardzo nam pomożecie. Hej, to czekamy na Wasze komentarze, a Chelsea bardzo dobrze już nam powiedziała. Ken! Wiem, że jak tylko poproszę, to na pewno dasz radę. Bardzo chciałabym, żebyś załatwił nam drzewko na święta. Okej, to ja pójdę do sklepu i załatwię bombki na to drzewko, ale będzie czad! Ja? A ja co mam robić? Wiesz co? Ja pójdę jeszcze po jakieś słodkości do sklepu, takie świąteczne, a ty... Proszę, chcę jakieś specjalne zadanie. Specjalne zadanie? Niech ja chwilę pomyślę. O, tutaj go mam. Proszę, łap szczotę. Będziesz miała bardzo, ale to bardzo bojowe zadanie. Na święta musi być czysto. W takim razie ktoś musi posprzątać. To nie będzie proste. Ale kto, Chelsea, jak nie ty? Ty lubisz takie wyzwania. Wyzwania lubię, ale żeby od razu takie? No sama pomyśl, im piękniej posprzątasz, tym Mikołaj przyniesie ci ciekawsze, piękniejsze i większe prezenty. A to akurat dobry układ. Ten, idę na zakupy. Mam nadzieję, że do mojego powrotu będzie już drzewko. Pa! O jacie, zdążyłem zapomnieć. Może lepiej pójdę od razu, nim zapomnę drugi raz. W sumie sprzątanie nie jest takie złe. Przynajmniej nie siedzę na zimnym, tylko w ciepłym w domu. Uff, strasznie się zmęczyłam, ale przynajmniej wszystko błyszczy. No pięknie, teraz czekać tylko na choinkę, bombki i słodycze do powieszenia. Tylko gdzie oni są? Nigdzie żadnego innego drzewka, tylko to jedno. Ale nie kojarzę, żeby tak wyglądały drzewka. Przynajmniej te na święta. One były jakieś takie inne. No cóż, obiecałem Barbie, no to będzie miała drzewko. Jakie by nie było, jakieś będzie. No, pięknie, ale ono ciężkie. Uwielbiam promocje, ale miałam farta. 3 w cenie jednej. Aby tylko żadna z tych pięknych bombek się nie zbiła, zanim wrócę do domu. Uff, cudem wyrwałam te kilka laseczek. Ludzie strasznie bardzo rzucają się na wszystkie ozdoby choinkowe. Mam nadzieję, że Skipper coś dorwała.
Niby 4 ostatnie sztuki, ale są prześliczne, takie jak sobie wymarzyłam. A, jak tu się błyszczy! Chelsea! Jak ty to zrobiłaś? W życiu nie wysprzątałam tak bardzo tego mieszkania. Chelsea? Chelsea? Ojej, chyba ktoś tu się zmęczył. Chelsea! Nie można jej dobudzić, ale wcale się nie dziwię. Wysprzątać taki dom w 2 godziny? Moment, moment, ale gdzie jest choinka? Ken? Skipper? Halo? Jest tu ktoś? Uhu! Halo? Myślałam, że będę ostatnia, a jestem pierwsza? Kto to widział? Wow! Co to tak lśni? Aż mnie normalnie... Oczy bolą od tego błysku! Wow! Ile ty zgromadziłaś pięknych bombek! Przecież będą idealnie pasować do moich słodkich laseczek! Wiedziałam, że będziemy miały podobny gust. Tylko gdzie jest nasza choinka? O, ktoś tu śpi? Halo? Ojej, ojej, chyba miałam jakiś koszmar. O, cześć dziewczyny. Wow, macie laseczki i bombki. Robi się bardzo, ale to bardzo świątecznie. Ale gdzie jest Ken? Czy Chelsea widziałaś może Kena? Może zostawił gdzieś choinkę i poszedł? Jak sprzątałam, to go nie było. A potem zasnęłam. Nawet nie wiem kiedy. O, chyba go widzę. Ale to bardzo dziwny widok. Dziwny? Nic z tego nie rozumiem. Ken, chodź tu szybko. Może i ja się odsunę. Sama zobaczysz za chwilę, za moment. Uwaga, z drogi idzie drzewko. Nic nie widzę. Może lepiej tu go zostawię. No, wreszcie. O, dziewczyny. Widzę, że już wszyscy w komplecie. W takim razie ogłaszam, żeby... dekorować dom. Ken, ja wiem, że są to nasze pierwsze święta. I domyślam się, że bardzo się cieszysz jak ja, ale dlaczego takie drzewko? Czy u ciebie w domu tylko takie były? Ale co z nim jest nie tak? Zielone, wysokie i liściaste. Przecież na święta ozdabia się choinki, wszystkie iglaste. A nie drzewka takie zwykłe. Ktoś czuje, że będziemy mieć taką jedyną choinkę na świecie. Nikt o takiej by nawet nie pomyślał. Och, przecież będzie nasza. Jaka by nie wyglądała, jaka by nie była, będzie najpiękniejsza. Bo nasza. Ken, nie widziałam bardziej zakręconego chłopaka od ciebie, ale podoba mi się. To będzie bardzo wyjątkowa choinka i mega wyjątkowe święta, bo nasze pierwsze. No dobrze, już nic nie mówię, tylko zawieszam moje laseczki. Dobrze ci idzie. Może jak się przyozdobi to całe drzewko, to będzie fajnie wyglądało i świątecznie. Ozdobię też wejście, niech laseczki będą wszędzie. Czekajcie, w sumie tutaj gdzie stoję jest najwięcej miejsca w domu. Tutaj przystawmy naszą choinkę, a wtedy będę przyozdabiała ją moimi bombkami. Bardzo dobry pomysł, zrobione. Okej, czas na bombki. No i ostatnia, gotowe. Pięknie, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Od razu zawitał do nas duch świąt. Ciekawa jestem, czy u was jest już choinka, czy pomagaliście przy jej strojeniu? Tego nie wiem, ale z chęcią się dowiem. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak wyglądają wasze porządki przedświąteczne oraz przygotowania do świąt, czyli choinka i nasze inne piękne ozdoby w domu. Napiszcie jeszcze, co byście chcieli dostać od świętego Mikołaja. Może wysłucha waszych próśb. Kto był grzeczny, z pewnością będzie miał to, na co zasłużył. Kto lubi święta i nie może doczekać się swojego prezentu, klika lajka. Za to wszyscy ci, którzy nie mogą doczekać się kolejnej przygody naszej Barbie, klikają subskrypcję i dzyń dzyń, dzwoneczek zimowy czerwony.
bo wtedy żaden nowy odcinek Was nie ominie i będziecie go oglądać jako pierwsi. Żegnamy się już z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Kliknijcie i sami zobaczcie kiedy. A kto nie przyozdabiał jeszcze choinki, niech szybciutko to zrobi. Albo stworzy własną bombkę. Jestem ciekawy, komu to się uda. Do zobaczenia. Cześć!